Nasze kochane miasto, nasza Bydgoszcz. Lubimy przechadzać się tymi uliczkami, podziwiać architekturę, korzystać z usług lokali gastronomicznych, brać udział w wydarzeniach artystycznych. Bogata historia, dziedzictwo kulturowe, tradycje. To wszystko tutaj jest i tylko na nas czeka. Ale nie byłoby, gdyby nie działalność wielkich postaci, bydgoszczan, których działalność w różny sposób zmieniła bieg historii naszego miasta. Osób, które wpłynęły na rozwój poszczególnych dziedzin życia, które dokonały rzeczy wielkich i bez których życie współczesnych bydgoszczan z pewnością wyglądałoby zupełnie inaczej. O wielu z nich pamiętamy, część wciąż pozostaje niedoceniona. Ale wszystkich możemy nazwać naszymi superbohaterami. Naszymi bydgoskimi, że pozwolę sobie nawiązać do amerykańskiego komiksu i kina Avengersami. To właśnie ich historię przedstawimy w 5 odcinkach minicyklu Bydgoscy Avengersi, filmowa historia wybitnych bydgoszczan. Zapraszamy na seans. Mamy 2023 rok, a my znajdujemy się w gmachu Filharmonii Pomorskiej. I wbrew pozorom te dwie informacje w żaden sposób się ze sobą nie łączą. Jest jednak jeden wspólny mianownik, a właściwie jedna osoba, która łączy te dwie informacje. Andrzej Szwalbe, czyli bydgoski patron tego roku, a także człowiek, dzięki któremu w ogóle Filharmonia Pomorska powstała. Tak naprawdę, gdyby nie on, dziś nie siedzielibyśmy na tej sali i dziś nie moglibyśmy nawet spojrzeć na gmach Filharmonii Pomorskiej. Andrzej Szwalbe to kolejna wybitna postać, która mimo wielkich zasług dla Bydgoszczy wcale nie była rodowitym mieszkańcem miasta. Pochodziła z zupełnie innych stron, konkretnie z Warszawy. Właśnie tam młody Andrzej uczęszczał do gimnazjum, najpierw Mikołaja Reja, potem Adama Mickiewicza. Wówczas też zainteresował się kulturą, był nawet uczniem klasy fortepianu w Konserwatorium Warszawskim. W momencie zakończenia II wojny światowej Szwalbe miał zaledwie 22 lata. Nic więc dziwnego, że poszukiwał dla siebie dogodnego miejsca w powojennej rzeczywistości. Los chciał, że trafił do naszego regionu, konkretnie do Ciechocinka. Stamtąd jednak po krótkim czasie przeniósł się właśnie do Bydgoszczy. Mało brakowało, a Szwalbe zostałby prawnikiem. W 1948 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jednakże prawdopodobnie już wtedy czuł, że jego serce należy do świata kultury. I mimo, że pracował przez kilka lat właśnie na UMK w Toruniu, to szerszej publiczności dał się poznać jako działacz społeczny i kulturalny. Zasłynął swoim wystąpieniem w 1949 roku, kiedy to w sposób bardzo energiczny przemówił do setek osób, mówiąc o przyszłych losach bydgoskich muzyków symfonicznych. W ten sposób Szwalbe zebrał kilka tysięcy podpisów pod petycją żądającą zapewnienia utrzymania bydgoskiej orkiestrze. Młody społecznik został doceniony i dostrzeżony. Tak bardzo, że w 1951 roku powierzono mu misję prowadzenia Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej, której został w wieku zaledwie 28 lat dyrektorem. Szybko dzięki jego staraniom w 1952 roku instytucję upaństwowiono, a w 1953 roku nadano jej znaną nam po dziś dzień nazwę Filharmonia Pomorska. Pamiętajmy jednak, że wówczas był to tylko zespół artystyczny. Tego gmachu, który znamy po dziś dzień, jeszcze oczywiście nie było. Rola Szwalbego w powstaniu i rozwoju Filharmonii? Kolosalna. To on wywindował instytucje na wysokie w Polsce miejsce, bez przerwy dążąc do utrzymania wysokiego poziomu artystycznego, a także usprawnienia organizacyjnego. Przy tym wszystkim był osobą aż nadto zaangażowaną w swoją pracę. Do legendy przeszło jego zachowanie w trakcie budowy gmachu Filharmonii, kiedy to nieustannie doglądał pracę robotników. Zdarzało się nawet, że nocował na placu budowy. Czuwał wówczas, aby nikt nie ukradł cennych materiałów. Budynek, dzięki tak wielkiemu poświęceniu Szwalbego, ale także całej Bydgoszczy, bo przy jego wznoszeniu pomagały społecznie setki osób, oddano do użytku w stanie surowym w 1955 roku. W 1958 roku miał zaś miejsce premierowy koncert. Na stanowisku głównodowodzącego Filharmonii Szwalbe działał tak sprawnie, że przepracował w ten sposób długie 40 lat. 2023 rok to w Bydgoszczy rok Andrzeja Szwalbego. Pewnie nie raz więc słyszeliście już o jego zasługach. Ich lista jest tak długa, że doprawdy trudno uwierzyć, iż jeden człowiek mógł to wszystko zmieścić w swoim życiu. Bo przecież poza Filharmonią Pomorską, to właśnie dzięki niemu mamy dzisiaj w Bydgoszczy Akademię Muzyczną czy gmach Galerii BWA.
to właśnie dzięki niemu powstały także rzeźby kompozytorów w parku imienia Jana Kochanowskiego, bo przecież sama idea dzielnicy muzycznej to też jego pomysł. Co więcej, on był propagatorem powrotu funkcji kulturalnej do pałaców w Ostromecku. Również Opera Nowa to instytucja, której bez Szwalbego by nie było. Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku Szwalbe stwierdził wprost, że nie godzi się, aby tak poważna instytucja nie miała swojego domu. Zmotywował więc lokalne środowisko i już w 1961 roku omawiano koncepcję budowy gmachu. To oczywiście nie wszystko. Z inicjatywy Szwalbego powstało Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Dyrektor Szwalbe założył też istniejącą po dziś dzień orkiestrę kameralną Capella Bydgostiensis, specjalizującą się w muzyce dawnej. Zainicjował też uruchomienie festiwali muzyki polskiej, dziś znanych jako Bydgoskie Festiwale Muzyczne. Andrzej Szwalbe zmarł 11 listopada 2002 roku w wieku 79 lat. Pochowano go na cmentarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Ludwikową. I pewnym pocieszeniem mimo odejścia wielkiego bydgoszczanina może być fakt, że jeszcze za życia został doceniony, doczekał się należnego szacunku i należnej chwały. W 1993 roku stał się laureatem tytułu honorowego obywatela Bydgoszczy, jako pierwsza osoba w powojennej historii miasta. Jeszcze za jego życia powstały dwie poświęcone mu książki – Andrzej Szwalbe, portret niedokończony oraz Życie na przełomie. Również za życia powstawał pomnik autorstwa Michała Kubiaka, który odsłonięto dopiero w 2007 roku i który wita osoby wchodzące do Filharmonii od strony ulicy Słowackiego. Na kamienicy przy ulicy Dworcowej 75, gdzie mieszkał wielki bydgoszczanin, znajdziecie pamiątkową tablicę. Jest też dąb jego imienia w Alejach Ossolińskich, jest szkoła podstawowa nr 67. Idąc w stronę Filharmonii od ulicy Libelta, będziecie szli właśnie ulicą Andrzeja Szwalbego.